Michał Karnowski, witam w przeglądzie wydarzeń miesiąca, bardzo gorącego miesiąca, który za nami. Moim gościem jest dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, politolog, publicysta, między innymi Tygodnika w sieci, wykładowca akademicki. Witam serdecznie. Witam. Wykształcony też za granicą. Panie doktorze, jak patrzymy na tę kampanię wyborczą, to tak wiemy już, że tu wygrało mocno Prawo i Sprawiedliwość, że partia rządząca będzie musiała oddać władzę. Więc tak zapytam, czy to było nieuniknione? Czy pan jest w stanie sobie wyobrazić scenariusz, w którym Prawo i Sprawiedliwość przegrywa te wybory, a Platforma wygrywa? Czy Platforma mogła mieć lepszą kampanię na przykład? Inny lider pojechałby lepiej, mocniej tym platformerskim samochodem? Wynik mógłby być lepszy, ale nie jakościowo lepszy. To znaczy niemożliwe było utrzymanie władzy. W Polsce tempo życia, tempo zmian, wyzwania, to wszystko jest zbyt intensywne. Na 3 kadencje władzy parlamentarnej i w rezultacie rządowe takie sytuacje się zdarzają w bardzo dojrzałych, stabilnych i spokojnych demokracjach zachodnich. Niemcy czy Wielka Brytania być może, prawda? Na przykład. Przy słabym partnerze, słabym przeciwniku. I to w miarę przynajmniej spokojnych czasach. Nie na przykład podczas kryzysów gospodarczych czy innych. I gdy na przykład się kończyła zimna wojna i jednoczyły się Niemcy, bo jeszcze wiele innych dramatycznych wydarzeń w Europie, to także tam cykle wymiany władzy przyspieszyły. Tylko że tutaj takim argumentem kluczowym dla podtrzymania tezy o szklanym suficie, który jest nad Prawem i Sprawiedliwością, różnie lokowanym, ale no mówmy się, gdzieś tam te 30% mniej więcej to część komentatorów widziała na tej wysokości. Tutaj tym argumentem było to, że tak się dzieje, że ta wymiana jest naturalna, gdy no, ten kontrkandydat jest normalną formacją, nie budzącą strachu, którym się nie da grozić, który jest przewidywalny, racjonalny. PiS był przedstawiany przez długie lata przez bardzo poważne media i wielu poważnych analityków, a na Zachodzie do dzisiaj ta opinia pokutuje, jako formacja nieprzewidywalna i niezdolna do przekonania większości Polaków do siebie. Coś się zmieniło? Nie mieszcząca się nawet w granicach demokracji. Czy antysystemowa. No. Ale to jest tylko częściowo przekonujące. Dla coraz większego procenta Polaków to nie jest przekonujące, przy czym jest mniej unikalne niż w Polsce się uważa i na przykład w Stanach Zjednoczonych, o których mam największą wiedzę po tej dotyczącej Polski, to republikanie bardzo często przedstawiają demokratów jako nieodpowiedzialnych szaleńców, którzy chcą zlikwidować państwo, rozdać majątek czy pogrążyć w wojnie klasowej kraj. To bardzo częsty wobec demokratów zarzut. W drugą stronę są zarzuty albo o wysługiwanie się banksterom, albo o wojowniczość. I wojny, które mają dać miliardy koncernów. Tak, wojny, zbrojenia, które są pierwszą formą przejmowania zasobów narodowych przez kompleks militarno-wojskowy, potem wojny o ropę, o gaz, o inne zasoby, a na końcu trzecia wojna światowa, no dobrze, pan mówi, i koniec świata. To normalne, ale jednak powiedziałem tak, świat zewnętrzny nie przyjmuje tej narracji. Znaczy, to są opowieści jednych przeciwko drugim i obie strony mają media sobie sprzyjające, więc no nie było nigdy tak totalnej przewagi jak przez ostatnie lata w Polsce, gdzie to była obowiązująca niemal państwowa opowieść. Ale cofnijmy się jeszcze chwilę, nie za daleko, ale jeszcze chwilę, jeszcze trochę do tyłu. Może wybory prezydenckie, to jest tak naprawdę konsekwencja wyborów prezydenckich. Czy te wybory prezydenckie też mogły się potoczyć inaczej, czy nie? Mógł Bronisław Komorowski być dzisiaj prezydentem, co by zupełnie zmieniało horyzont marzeń PiS-u i wszystko. Jest o tyle trudniejsze, że wymaga bardziej analizy osobowości, takiej psychologicznej nawet analizy. Tu czysta politologia nie wystarcza, ale myślę, że jest bardzo pomocna i na przykład wybory prezydenckie były przemianą pokoleniową. Tu starszy pan, weteran, zwany przez oponentów różnego rodzaju styropianem na przykład. A przez samego siebie Bronkiem zwąsanym. Przegrał z młodym człowiekiem, młodym jak na to stanowisko. To jest tylko względna młodość. Rozumiem, czyli jakby młodszy przeciwko starszemu zawsze. O pokolenie przynajmniej młodszy. który miał poparcie bardzo wielu wyborców, nie tylko młodych. Jest także taki mechanizm, że wyborcy starsi często chcą głosować na młodych ludzi, czasem psychologicznie, bo uważają, że to pokolenie ich dzieci, a czasem dlatego, że oczekują zmiany i młodość uosabia zmiany. Tak, a czasem głosują dla swoich dzieci też, prawda? To znaczy ten mechanizm, że wybieram przyszłość, bo nawet jeśli ja nie zarobię, to chcę, żeby dzieci miały dobrze. To ciekawa rzecz, ale jeszcze idąc do przodu, gdy Donald Tusk obejmował jego ekipa rządy w 2007 roku, świat wydawał się w miarę bezpieczny, spokojny. Przed nami była ogromna transza unijnych pieniędzy do wydania. Dziś chyba to jest, no nie było wojny wokół, dziś to jest chyba, Unia Europejska też się wydawała mocniejsza, dziś chyba start tej nowej ekipy jest dużo trudniejszy, jak Pan patrzy na tę zewnętrzną, okoliczną sytuację Polski. Jak najbardziej jest dużo trudniejszy, wojna toczy się chwilowo zamrożona, chociaż nie do końca, w sąsiednim, dużym i ważnym kraju na Ukrainie. Innego rodzaju wojna jest na południe od Unii Europejskiej i NATO na ogromnym teatrze działań wojennych na dwóch kontynentach, w fala imigracyjna, tak, stąd i zaczyna sięgać w głąb Europy w postaci na przykład masowych ataków terrorystycznych. W świecie jest zmiana układu sił, ja wcześniej wspomniałem o zimnej wojnie. To, co się dzieje teraz, co będzie się działo w nadchodzących latach, może być podobnie wielką przemianą. Ona nie będzie identyczna, bo nie ma dwóch bloków, które istniały wtedy, ale uzyskiwanie dominującej pozycji w świecie przez Chiny na przykład już jest bardzo wyraźne. Między innymi według jednego ze sposobów porównywania wielkości gospodarki Chiny już wyprzedziły Stany Zjednoczone. I ogólnie świat jest i będzie coraz bardziej niestabilny, a Polska szczęśliwie ma nie tylko wyzwania przed sobą, a także środki, żeby je zrealizować. Na przykład zwiększenie nakładów na obronność w ciągu 2 lat do 3% produktu krajowego brutto, a przejściowo do 2,5%, czy, co będzie trudniejsze, zwiększanie co roku ostre o powiedzmy 0,5 punkta procentowego albo jeszcze więcej PKB, nakładów na innowacyjność, o czym Pan często pisał, badania naukowe, wdrożenia że niestety dramatycznie się tu zapadamy zamiast iść do góry. Tak, Polska ma ponad 2-krotnie niższy poziom procentowy tych nakładów niż Unia Europejska jako całość i 4-5-krotnie niższy od liderów świata, do których należą niektórzy nasi sąsiedzi, jak Szwecja czy Finlandia. Niemcy są także bardzo wysoko, dużo powyżej średniej unijnej i my musimy gonić, koniecznie. To jest niedoceniana sprawa, dlatego że ona nie przekłada się na codziennie oczywiste sygnały. Nie jest prostym rezultatem, że na przykład obce siły zbrojne wtargną w nasze terytorium. Ale buduje peryferyjność bądź podmiotowość. Buduje słabość. Musimy tę słabość przezwyciężyć, przy czym szczęśliwie można równolegle wzmacniać innowacyjność kraju, nowoczesność gospodarki, nowoczesność społeczeństwa, rozwój nauki i obronność, bo dziś wzmacnianie obronności to nie jest, żeby było więcej żołnierzy z muszkietami, tylko żeby mieli jakościową przewagę, lepiej uzbrojeni, lepiej wyposażeni, z lepszymi systemami uzbrojenia, z tym wszystkim, co wymaga innowacyjności. Się odstraszy. Podsumowując, panie doktorze, spodziewa się pan stabilnych rządów przez najbliższe lata? Czy pewnej szarpaniny? Trochę też to jest pytanie pewnie z zakresu psychologii lidera formacji zwycięskiej. Lidera i psychologii społecznej jednocześnie. Na granicy politologii. Mam taką nadzieję i widzę pewną drogę, żeby to osiągnąć. Tą drogą byłby energiczny program od pierwszych dni czy godzin nawet rządzenia, tak żeby nie utracić rozmachu i rozpędu, momentum, jak się mówi z łaciny i z angielskiego, nie patrzeć w przeszłość, nie za bardzo. Stawiać bardzo ambitne i przekonujące zadania i wokół nich organizować swoją formację i ewentualnych koalicjantów i szerszą jeszcze opinię publiczną i wyborców, nawet ryzykując przejściowe niedocenianie czy niezrozumienie, ale za rok, 2 czy 3 zaczną pojawiać się konkretne efekty, na przykład wzrost potęgi wojskowej Polski i to wtedy wzbudzi entuzjazm społeczny. Nie wszystkich, ale bardzo dużej części Polaków. To prawda, ten program musi być szeroki, ambitny, bo inaczej to się ugrzęźnie i ta przyszłość pewnie gdzieniegdzie musi być rozliczona, czy nawet w wielu miejscach, ale nie może być to główny przekaz, główny nurt. Za miesiąc będziemy więcej wiedzieli, proszę Państwa, o tym, jak te nowe rządy będą wyglądały, w jakim dokładnie składzie, z jakim premierem na czele, bo przecież to też stoi pod znakiem pewnym zapytania. I być może to, i na pewno to skomentujemy. Dziękuję. Pan dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas był gościem naszego przeglądu wydarzeń miesiąca. Michał Karnowski, dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.